W tej lekcji będziemy zajmowali się szablonami, które decydują o tym, w jaki sposób jest strona renderowana w przeglądarce internetowej, a właściwie jak ta strona wygląda. Czy przykładowo mamy do czynienia z układem jednokolumnowym, dwu- czy też trzykolumnowym? Szablony są również powiązane ściśle z motywami, a właściwie to motywy decydują o tym, czy mamy do czynienia z jakimś szablonem, czy też nie. Ja na razie korzystam z motywu 2017, czyli standardowy motyw na rok 2017. I po przejściu do edytora strony widzę, że nie mam tutaj do czynienia z żadnym szablonem, gdyż ewentualny szablon powinien pojawić się w atrybutach strony. Ale mimo tego proponuję zobaczyć jak ta strona jest renderowana w przeglądarce internetowej, także skorzystam z podejrzeń zmiany. I przejdę do strony przykładowa strona. Na pierwszy rzut oka widać, że mam tutaj do czynienia z układem dwukolumnowym, czyli kolumna po lewej stronie to nagłówek, a po prawej to treść. I zobaczmy jak to wygląda po stronie HTML-a. Prawie przycisk więc zbadaj. OK, tutaj znajdę główny kontener, dokładnie w tym miejscu. A następnie mam do czynienia z nagłówkiem oraz z treścią. I tak, sam nagłówek jest wyrównany do lewej strony, czyli lewo, a jego szerokość to 36%. A treść jest dopasowana do prawej strony i szerokość to 58%. Wszystkie te informacje oraz powiedzmy dyrektywy, które determinują to w jaki sposób strona jest renderowana, pochodzą od motywu. A ja w tym przypadku mam motyw 2017 i nie udostępnia mi on innego szablonu, który pozwoliłby mi w inny sposób wyświetlić stronę. Także ja proponuję może na razie zainstalować inny motyw. I przejdę do panelu admina. Skorzystam z wyglądu motywy. I skorzystam z dodaj nowy. Szukaj motywu, niech to będzie grafi. OK, zainstaluj. I po instalacji tego motywu zainstaluję jeszcze inny motyw, mianowicie Customizer. Dobrze. I zainstaluj. OK, następnie przejdę z powrotem do motywów i włączę Pix Graphi. I powrócę do stron. Spoglądając teraz na trybuty strony, znajdziemy tutaj nową pozycję, mianowicie szablon oraz trzy opcje, czyli domyślny szablon, szablon z przeznaczeniem dla strony kontaktowej oraz dla galerii. Ja pozostawię domyślny szablon i zobaczmy, jak teraz wygląda strona. Widzimy, że w tym przypadku domyślny szablon dla stron w odniesieniu do tego motywu wyświetla jednocześnie stronę oraz obszar z widżetami. Ja może skorzystam z prawego przycisku myszy, zbadaj. Ok, zwężyłem strony i to spowodowało, iż obszar z widżetami został przeniesiony na dół, także ja może się oddalę od strony. Ok. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Także mamy główny kontener. Następnie mamy część odpowiedzialną za stronę. Oraz część odpowiedzialną za widżety. Także widzimy, że my właściwie nic nie musimy robić. Wystarczy zmienić motyw, aby uzyskać dostęp do innego typu szablonu. Który w całkowicie inny sposób renderuje naszą stronę internetową. No dobrze, ja przejdę z powrotem do zaplecza, skorzystam jeszcze z Ctrl 0. I zmienię szablon powiedzmy na ten, który jest odpowiedzialny za stronę z kontaktem. I podejrzej zmiany. W tym przypadku mamy również do czynienia z układem dwukolumnowym. Znajdziemy tutaj widget związany z wyszukiwaniem oraz zasadniczą część strony, która w tym przypadku jest ujęta w swoistą ramkę. Co wynika oczywiście z tego, iż w przypadku stron, które są dedykowane kontaktowi, z reguły w takiej ramce znajduje się formularz. Ja powrócę do panelu admina i właściwie przejdę z powrotem do motywów, i tym razem skorzystam z tego drugiego motywu. W przypadku tego motywu mam tutaj do czynienia z trochę inną sytuacją, mianowicie ten motyw ingeruje również w panel admina w taki sposób. Iż dodaję nowy blok ustawienia wyglądu, gdzie możemy zmienić właśnie układ, czyli domyślny układ. Prawy panel boczny, następnie panel boczny po lewej, dwa panele boczne, czyli prawy i lewy oraz bez paneli bocznych, czyli pełna szerokość. Ten sam blok możemy także znaleźć w innych miejscach WordPressa. Przykładowo ja sobie przejdę do wpisów, wszystkie wpisy, edytuję jakiś wpis i tutaj również znajdę ustawienia wyglądu. Także w tym przypadku mam do czynienia z motywem, który nie dosyć, że jest bardzo rozbudowany, to jeszcze ingeruje dosyć mocno w panel admina. Ja skorzystam z okazji, przejdę może do wyglądu widgety i zobaczmy, jakie dodatkowe obszary tutaj znajdziemy. Czyli mamy tutaj prawy panel boczny, pierwszy obszar widgetów, stopce, drugi oraz trzeci. A ja powrócę może do stron. I właściwie nie modyfikując żadnych ustawień, odświeżę stronę. Przykładowa. OK. Także mam tutaj do czynienia z trzema kolumnami: lewa, prawa i środkowa. Właściwie nic nie musiałem dodatkowo robić, po prostu zainstalowałem motyw. I sprawdzę jeszcze, co się dzieje w atrybutach stron. Wybiorę przykład własnej strony, chociaż podejrzewam, że w tym przypadku nie będzie jakichś większych zmian. Odświeżę. OK, jak podejrzewałem. Także w tym przypadku, my odnosimy się głównie do ustawienia wyglądu. Ja przywrócę domyślny i zmienię opcję, powiedzmy, na bez paneli bocznych, czyli pełna szerokość. Aktualizuj. I odświeżam. W ten sposób wygląda praca z szablonami, które są ściśle powiązane z motywami. Pamiętajmy także o tym, iż każda strona może mieć swoje własne indywidualne ustawienie w związku z szablonem. Także na stronie A mogę skorzystać przykładowo z układu dwukolumnowego, a na stronie B z jednokolumnowego. A w kolejnej lekcji pokażę w jaki sposób z wykorzystaniem konkretnego motywu, szablonu oraz ustawień WordPressa spowodować, aby nasze wpisy były wyświetlane niczym obrazki w galerii. I tym właśnie będę zajmował się w kolejnej lekcji.